Dobry. Ósmy lipca. Jesteśmy na bazie ultramaratonu Tour de Silesia. Dzisiaj startujemy na 500. Na trudne 500. Dziękujemy wszystkim sponsorom, tak jak idziemy na punkt. Urząd Gminy Godowie. Jest i ekipa wspierająca. I nasze zawodniki. Tu najkońszy koń, jak to ma. Ja, najkońszy koń nie było. Na razie, cześć. Kiedy jest najkońszy? No ten tam za mną. Obejrz Pawła. A tu niezawodny serwis. Piotr, nagraj go, nie? Obejrz, no. jak unego tam już zagadnili. Ten najkońszy koń. Siema, Piotr. Siema. Wariacie. Idzie to. Będziesz kręcił, ja? No beda kręcił. Kaś tam mnie miniesz, jak struś pędzi wiatr pewnie. Nie ma formy. A co to gadasz? Cześć. Cześć. I jak? Pożo no. Obejrzymy. Nie ma się co stresować, nie? No, dokładnie. No. Dobry? Nie, nie. A jak pana nazwisko? Piątek, Piotr. 936 albo 836. 936. Tak? Ja. Czekaj. Jogodą, musimy kiedyś zaś, jak będziesz miał oczywiście czas, nie? Takie jazdy, kurde, reaktywować. No. To teraz, ja? Jak Marek nie umówił, to... Ja to wspominam do dzisiaj, te wszystkie nasze trasy, nie? Po tych czekach, nie? Teraz grupa trzecia. Było super. Dobrze. Powodzenia, panowie. Powodzenia. Trzymajcie się. Powodzenia. Dobra, do zobaczenia. Pomału. Jedna, zapraszam do startu. Pytel! Adam! Siema! Cześć! Marka Paweł Bizoń! Obecny się Gogo! Damian Grabowski! Marek Cieślak! Nie będzie go! Co się stało? Wczoraj? No, auto go skasowało. A jak od razu? Jeszcze go widział po trasie w Krzyszowie. No. Janusz Juraszek! Jest! Piotr Piątek, jak jestem. Zwykle sam mistrz. Ja. Mariusz Bas. Bogdan Wicher. Dobra, także w troszkę okrojonym składzie. 3, 2, 1, go! Zapraszamy Marię. Powodzenia! Na razie. I poszli, nie Paweł? I za 24 godziny, albo trochę lepiej, myśla, będę na mecie. Bo ten najkońszy koń, myśla, będzie wcześniej. Ja? 10 km za nami. Kurde, coś mi nawigacja szwankuje. Będzie dzisiaj chyba źle to prowadzić. Pierwszy raz mi się tak zdarzyło, że mam normalnie poprzecinane linie. No cóż, jakoś sobie poradzimy. Jest i łyso. Zbliżamy się do niej. A my dalej, kurde, coś z tym kursem. Nic nam to nie pomaga dzisiaj. Wszystko, linie proste się robią, no masakra. Coś czuję, że będziemy dzisiaj błądzić. I martwi nas to, że ani jednego zawodnika, ani my nie minęli, ani nas nikt nie minął. Będzie błądzenie chyba. Może na łysej spróbuję wczytać jeszcze raz ten kurs. No, to można powiedzieć 25 km za nami. Teraz aż jakiś podjazd malutki wyskoczył. Ale w końcu my znaleźli jakichś zawodników. Także nie ma źle. Ale my ich znaleźli, bo pana miał jeden. I to, co my znaleźli, cała grupa. Nie? Ja, dokładnie. Ale już naprawdę, ja już miał obawy, nie? Że... Czy dobrze na pewno jademy?
No nic, będziemy się dzisiaj fajnie skupiać na drodze, na prowadzeniu, kaj tu skręcić. A tymczasem wbijamy kolejne metry do góry. Jeszcze przed Łysą oczywiście. Dzisiaj na pewno nie. Zobaczcie na to! Beskidy już w całej okazałości. 30 prawie kilometrów mamy. Dalej se sunemy z Pawłem. Łysą już jest bliziutko. Czyż to nie jest piękne? Takie widoki. No masakra. Coś pięknego. Dlatego lubimy, uwielbiamy jeździć na kołach do tych widoków. To jest coś, co w aucie tego tak nie doświadczysz. Bo to jedziesz własnymi siłami, a nie koniami mechanicznymi. Łysa coraz bliżej. Już nam grozi palcem. Już godo. Mam was. Wypieruny. Dom wam opalić. Raczej ciebie nie, ale mnie ja. Każdy to odczuje, ta trasa. Dokładnie. Każdy to odczuje na swój sposób. Mniej czy bardziej, ale... No. Fota? Klasa! Cel nas, no? No. A my to ciągnijmy, ty masz tak ciągnijmy. Ja. Widoczki, klasa, klasa. Kolejny podjazd za nami. Chyba już trzeci to był. No i teraz czeka nas właśnie ta oto pani tam. Jest i początek wzniesienia. Równa się początek cierpienia. Widać wieżyczka. To jest nasz cel. To jest nasze cierpienie. Kilometrów tam do tego szczytu mamy. Dobry! Mamy cię, Darek! Zapłacone mam na 35 godzin. Mam ci patruli, ale są w zasięgu wzroku. A kto tam z tobą jechał jeszcze? Będzie ochy. Ja tam mam tam. Aha. Ujci. Aha. Tak, Gajorska pewnie. No. Widzimy się na szczycie, co Darek? Przy piwie. Przy piwie, ja. Ja. Zaczynamy, Tamenka. Dojazdówka skończono i podjazd. Paweł, ty jedź swoje. No nie musisz, nie musisz, Paweł. Jak chycisz jakiegoś konia, to jedź z nim. Około 4 kilometra mamy. No i męcza. Łyso. Nawet nie idzie to źle. Nawet idzie se narzucić tempo, nie męczyć się na tych 14, odpowiednio zwalniać. No i Paweł pojechał swoje, tak jak my tam go dali, a ja też jadę swoje. Nie będę nagrywał całego podjazdu ani zjazdu, bo to już mam na kanale, więc wolałbym zostawić miejsce na inne podjazdy, typu właśnie tam jesionki. Powiedzcie sami, czy czeskie Beskidy nie są piękne? Masakra. Kończymy podjazd.
ostatni chyba kilometr czy półtorej zostało. I pierwszy punkt na trasie. No i dobrze, można zatankować. Zatankujemy i jedziemy dalej, nie? Ja sobie lampkę założę, bo przed startem tak się śpieszyłem. Aha. Na ostatnią chwilę za lampkę, tylko do kieszeni wrzuciłem. Parametry! No! No, o, to widzisz, przesadziłem z tym półtorej, no tak, 500 metrów. Jak napisali prawdę? Nie, to tu jest prawda. Mamy tego pierwszego giganta. Idzie to. Idzie. Przeleciało nam tu. Pięknie. Cieszy nas to. Paweł się już nudzi, widać. Tam Paweł, ja? Dobry. Najprostsze za wami. Najprostsze za nami, no tak jak gadasz. Tak. Punkt ogarnięty. Teraz będę jechać w dół. O. Kurde, ale wiesz co, Paweł? Jestem tej nogi nie popsikał, cholera. To dawaj tu. No nie mógł i tak siednąć, wiesz? Jeden gigant zaliczony. Godom, jeden gigant zaliczony. Jademy teraz na dziada, pradziada. Drugiego giganta zaliczyć. No. Ile to my już mamy tych kilometrów? 75. 1500 zniosłem. Także zbieramy tego, zbieramy tak jak było przewidziane. No pchniemy na drugi punkt kontrolny. Gdzieś w okolicach Opawy on będzie. I mamy prawie 90 km. No i 1600 zniosłem. Nie wiem czy wam wspominałem, ale całe Czechy to będzie praktycznie większość przewyższeń. Powinno ich być około 4 chyba 800. Potem wjeżdżamy w Prudnik. Tam się zacznie płaski odcinek, aż ktoś pod Bielsko. Raczej może będą małe górki, ale to takie, wiecie jak to jest, nie? Ale piękne tereny nam się odkrywają. Masakra. Normalnie tu jest tyle fajnych terenów, że masakra. Coś pięknego. To 105 kilometr mamy. 2000 mamy wbite. I nawet mamy hit ze 35 stopni. Ja. Bo jest godzina 13 i już tak mnie miłosiernie praży, że to jest masakra, nie? No i 20 jakieś chyba 7 kilometrów do następnego punktu nam zostało, także. Mniej. Mniej? 152. 150 który? Drugi, czwarty jakiś tam. Aha. A mi się wydawało, że 157. No ale w każdym bądź razie takie mniejsze hopeczki pomiędzy łysą a pradziadem zaliczymy i metry się zbierają. Nie? Ale nic tak nie wykańczą jak ten upał. Coraz bliżej punkt. Coraz bliżej. 140 chyba 5 kilometr. Teraz zjeżdżamy do Radunia. Raduń, Opawa. Tamkaś jest punkt. I potem właśnie będziemy się już kierować na Bruntal i na pradziada. Widać pradziad. Nasz drugi cel. Drugi gigant z trasy. Teraz jeszcze jest daleko. A bierz zupa, żeby Krzysiek nie miał. Kurde, wiele tu jest kameru. Gustaw w centrum uwagi. Wszystkie światło na Gustawa. Ja. A nawet się nie ogląda. Ogarniamy. Jak oni? Ale ty słońce zaczyna męczyć, nie? A nie słońce zaczyna męczyć, bo tej wody ja na styk.
No, chodzę, mam problem, muszę powiedzieć. Nie, łyk w łebie dostał, dosłownie. No i o to tak fuj, że go oszczędzę. Ładować. Ja wiem, że teraz ogarniemy teraz drugi punkt, pijemy zupa i jadymy na Pradziada. Nie, Paweł? Tak. Trzeba wymienić bateria, bo się kończy. 177 km. Męczymy. Znaczy ją męczą. Hopki, hopki, jeszcze raz hopki po tym. Paweł was pozdrawiał. Po tym punkcie w Opawie same hopki. Podjazdy takie kurde po co najmniej kilometrze. Jedna za drugą. Jedna za drugą normalnie. Jest 15 i tak praży, że nie nadążą się nawadniać normalnie. Napija się i dalej by się musiał napić, a nie idzie normalnie. Nie idzie się nawodnić. Do Pawła szacun. Wspierą mnie tutaj kurde cały czas. Bo wiadomo, mnie już doskwiera ta noga przez te ciepło. I on swój wynik przedłożył na to, żeby mnie wspierać. Dlatego szacun do ciebie, Paweł. Za to, co robisz. No i po prawej pojawił się Pradziad. Coraz bliżej. Jeszcze kawałek, bo będziemy tam chyba na 230 km, nie? Także jeszcze 60 chyba kilometrów, no nie całe. Trochę będzie jeszcze roboty przed nami. Zobaczcie, ta sztajfa przede mną. Zaś nogi będą cierpieć. 195 kilometr. I Jesieniki coraz bliżej. 8 kilometrów nam zostało do Bruntala. O, Pradziadku, jademy do ciebie. Nie masz tam jakiego wyciągu, bo już mi się nie chce pedalować. Chyba nie ma, trzeba będzie jechać. Picie schodzi kurde i to fest. Już mamy obawy, czy nam styknie na następny punkt. I chyba się w Bruntalu zatrzymiemy na jakieś picie. Będziemy widzieć. Zobaczcie, jak ten Pradziad już jest bliziutko. 30 km nam zostało do szczytu. Coś około tego. Teraz się zatrzymaliśmy w Kauflandzie z Pawłem w Bruntalu. No bo kurde, tak susza mnie mieli już, że trzeba było jakieś dodatkowe picie dokupić. Nie dało się bez. Podejrzewam, żeby nam to brakło. No i 200 km już też jest wbity. To jeszcze jedno 300. Można powiedzieć, są my u podnóży Pradziada. Mamy małą morawkę. Zaczynamy podjazd. Paweł się bawił, bo jemu to trudności nie sprawił. Tak jak mi. Także mamy do pokonania 13 km i 840 metrów w górę. Wjeżdżamy tam na wysokość chyba około 1500 metrów. Już nie pamiętam. Nie chcę mi się teraz myśleć. Na razie walczę o przetrwanie. I zrobię to tak, że wjada z Pawłem na sam szczyt, a później dopiero punkty zaliczymy. Bo to by było zabójstwo. No jakieś 2,5 km
zostało do skrętu na szlaban i podjazd. Tam już nie puści nic z teren. Tutaj to jeszcze tak w miarę wygląda. A ten licznik dalej szwankuje. Raczej licznik może nie, ale ten kurs, co że chcę w grą. Mam nauczka na przyszły rok, że lepiej sobie to sprawdzić jeszcze zanim się przyjedzie. No niestety same linie proste, ale jakoś jademy na szczęście w miarę dobrze. No i wiem, że już mamy ponad 3000 metrów wbite, czyli połowa już jest metrów wbito na pewno. Zaliczyć tego giganta jeszcze na Złote Hory, tam dwa podjazdy i wyjeżdżamy z Czech. I potem to już powinno być łatwiej. Mamy i parking z pradziada. Skręcamy w lewo i jademy na Szczycior. Mijamy szlaban i zaczynamy zabawę. Jedziemy na szczyt. 6 km 12%. Taki znak nas wita. Już człowiek zapomniał, jak tu się jechało. Za dawno mnie tu nie było. Trzeba się przeprosić z tymi górami. Chyba ze trzy lata co najmniej mnie tutaj nie było. Jezu Mateusz! O, ja cię kręcę. Paweł tam jedzie swoje, wiesz? On tam na podjazdach to jest koń. A ja tu walczę, wiesz? No. Od jakiegoś kilometra, kurde. Albo nawet i więcej. Walczę z tak potwornym bólem tej stopy, że kurde, no chyba się normalnie zatrzymia, nie? Bo nie wiem, czy dam radę, ale tu chyba było też siodełko, to może tam odpocznę. A masakra, masakra. Jakby tu nie bolało, to by było dobrze. A Paweł! Ja! Była mijanka z Pawłem. Paweł już ma szczyt zaliczony. Jezu Mario! A ten pradziad normalnie daje popalić. Punkt kontrolny ominąłem. Pierwsze wjeżdżam na ten szczyt. A potem PK i na dół. I drugi gigant tego dnia będzie zaliczony. No i patrzcie, takie siodełko, kurde, w cholera mi pomogło, bo ten ból zelżał. Ja mam problem, kurde, na takich długich podjazdach. Brak siodełka równa się wielki ból. No nic, ale radzimy sobie. Jademy dalej. Jest wieża w całej okazałości. Można powiedzieć, końcowe metry podjazdu. Niecały chyba już kilometr. Ale zjazd wam nagrom, bo widoki już tos. Tu mamy najsztywniejszy moment na pradziadzie. Patrzcie na te widoki. Sztos. Normalnie sztos.
Tam kajś hen pojademy. Już kończymy tego drugiego giganta. Nareszcie. Zostaną jeszcze dwie góry takie dłuższe. Końcowencja. Mamy to. A ja objademy go dookoła. Jeszcze piękne krzywy do zdjęcia. No, masakra. Ale masz to. No, dokładnie, drugi gigant jest. A nie idzie go objechać. No. Tu jest ten dziadek. To nie tracimy czasu, trzeba jechać na punkt coś zeżrać. No. Zaczynamy zjazd. Wjeżdżamy na punkt. Tarcze czerwone. Teraz troszkę łatwiejsze będzie czynić drugi. Bo czeka mnie zjazd dość długi. Punkt na pradziadzie ogarnięty. Teraz trzeba rozruszać zaś te mięśnie. Trochę nam to czasu zajęło, dobre 20 minut. Ale trzeba było coś wciągnąć konkretniejszego. No i teraz to co miśki lubią najbardziej, czyli zjazd, a potem jeszcze z latej chory, czyli dwie później takie podjazdy takie dość godne uwagi i potem już do Prudnika zjeżdżamy. Także zaczynamy zjeździk. Trzeba było się ubrać, bo już wystygnął człowiek i mogłoby być zima na zjeździe, a z dobre chyba 20 kilosów teraz będzie tego zjazdy. Ciekawe, czy się uwinęmy przed zmrokiem. 19.04, no tam. O 9 też się widno wyjdzie. Ile to z 60 kilosów jeszcze, nie? Nie. Padał. Dlatego bym 40, bo tak trochę więcej. Tak bliżej 50 padło. To... 50? No to... To może dobre 2 godziny. No. To tak akurat. No, no. Może. No, może tam, się uda. Tam może takie dwa podjazdy. Bo jeden ma 200, a jeden 300 metrów. To no. Nie bijesz wieku pod niską. No ja, ale... A potem masz góry. Ale to i tak, wiesz. 2 godziny się wyrobimy. Co? 2 godziny się wyrobimy. No, mam nadzieję. Dobrze by to było ogarnąć przed tym. Ja. Przed zmrokiem te Czechy. A potem myśla... Tym pomad na 30, bo tym płaski. No. I lecimy. I lecimy, dokładnie. A teraz lecimy zjazd.
No, to kolejny podjazd. Tam zjazd my już skończyli. I teraz trzeba kolejny podjazd zrobić. Mamy już zrobione 250 km i 4000 metrów w końcu. Jeszcze powinno być 2000 do wjechania. Będziemy widzieć na mecie, ile tych metrów będzie. Werbno, mijamy Werbno pod Pradziadem, też by minęli. No i teraz ten podjazd, 6 kilosów, 200 metrów do wbicia. Godzina mamy za 20, 20. Także może to być na styk ten wyjazd przed wzrokiem z tych trzech. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No, chcieli, ale czy się uda? Nie wiem. No ładnie, to kolejny podjazd za nami, nie? Jeszcze jedna hopa została. Biskupia hopa. Kopa. Biskupia kopa. Chociaż dostajemy wpierdziel na tych Czechach, to są piękne. Masakra. Ten podjazd jednak się nie skończył. Jeszcze jademy. Ale ten akurat, teraz mi się przypomniał, że my jechali w 2018 roku 300 tutaj. Podjazd zrobiony, teraz w końcu zjeżdżamy. Te chory. Chyba przed nami jest Biskupia. Ostatni podjazd w Czechach. I zjeżdżamy w końcu do Polski. Robimy następną hopkę. Słoneczko już niziutko. Złote chory w dole. Miasteczko. 5 km i 300 do góry. To jest ostatni podjazd w Czechach. Ten podjazd też pamiętam. Też my go jechali na TDS-u na 300 km. 2018 albo 2019 edycja. 2018 chyba to była. Koniec podjazdu. Paweł, koniec podjazdu. Jak się z tym czujesz, że będzie płasko? Ciulaty, nie? Ale patrzcie na te słońce. Coś pięknego. Masakra. Kończymy te czesko wyrypa. 4600. 4600 i 277. Trzeba się przygotować na zjazd. Lampki i tak dalej, nie, Paweł? Tak. No. Oblukasz się? Nie. Jest tak zagrzoty, że... No to zjeździk z Biskupiej Kopy.
Yeah, my life is lovely, now I'm focused on me. You said you were about to die, I guess the car is on E. But see, I ain't even tripping, cause I just chose to believe that somebody gon' come around and give me just what I need. I don't wanna see you finally see you looking down and out. Coming to me crying, saying you miss having me around. Gave you chances and you blew it, you so easily influenced. All the times you told me beat it, now you gotta face the music, I'm saying. Polska, mamy! I po widnioku! No i to! Dokładnie! Założony cel się udał! Punkt kontrolny w Laskowicach ogarnięty. Zebraliśmy się w czteroosobową ekipę i cisnemy. Teraz same płaskie. Teraz Głogówek przed nami, a potem Kędzierzyn i tak dalej. Dobry. Jest jazda awaryjna niestety. Zaliczyliśmy kraksa. Jakiś zając wyskoczył i nie zdążyli. Dwa koła poszkodowane. Moje i od Pawła. I Ogleba zaliczył, niestety. Jada bez przedniego hamulca, a Paweł jedzie bez zmieniania przerzutek. Fajnie wszystko żarło, no ale niestety. Zaś kolejno kłoda pod nogi. Mamy chyba jakieś 330 kilosów. Od punktu kontrolnego my chyba odjechali tam z 10 czy 15 kilometrów. No i wszystko się stało. Teraz jadymy na Kędzierzyn i na Rybnik Rudy. Tu my w naszych rodzinnych stronach w Paryżu, w Rybniku, a tu jeszcze trzeba naginać, aby się pojechało do. Mamy prawie 400 km i ponad 5000 wzniosu, także jadymy 57 km do ostatniego punktu kontrolnego. Dobry, wstaje nam nowy dzień. Somy w Mizerowie, chyba jakieś 30 km. Mamy do punktu. Kulomy się pomału. Wiele to by mieli? 425. No nie, i nie ukrywamy, że jakoś te kilometry stanęły. Idzie opornie, ale idzie. No, dokładnie. Spanie zaczyna łamać, nie? Delikatnie mówię. No. Mamy ponad 450. Zbliżamy się do ostatniego punktu. Przewyższeń już jest 5400.
No i słoneczko w końcu wyszło. Musimy sobie jako kawa tam zrobić. Bo przysypiemy na tych kołach normalnie. W końcu mamy ostatni punkt. Coś ciepłego. Coś, no, coś. Tak, krem, kremik. Zupa krem, no. Zupa krem, tak. Zupa krem, a ciasto, arbuzik, no wszystko co tu jest na stole. Kawa, to jakaś, kawa jest, herbata jest. Ciepłego wody, no, to ostatni punkt ogarnięty. Jademy na meta. Zostało nam jakieś 50 km. Można powiedzieć po terenie pagórkowatym. Beskidy mamy tutaj. Ale nie wjademy w nie. Na szczęście. Ale będziemy zaliczać tam koło Skoczowa takie góreczki. Ja muszę sobie troszkę bezpieczniej te zjazdy brać, bo na jednym hamulcu jada. No i mamy godzina 6. Nie uda się tego zrobić tak jak my planowali. Te 24 godziny. Będzie coś więcej. Jakby nie ta pieruńsko-kraksa. Ale grunt, że idzie jechać w ogóle. Kolejny podjazd za nami. Od Skoczowa na Simorac i teraz już coraz bliżej, nie wiem, niecałe 30 km już zostało, także jesteśmy coraz bliżej w końcu celu, nareszcie kilometerki ubywają. Chyba z 20 już zostało, co? Tak. No dobrze. Niech się to kończy. A gdzie byle z godzin? Już ci godam. 6:50. Godzina czasu. Bo tak jeszcze poniżej 24 będzie. Lekko? Lekko może być. No. Można powiedzieć. No, tak mi się wydaje, że to są ostatnie hopki. Teraz nas czeka zjazd do Zebrzydowic. Wjademy w Czechy na moment. I meta w końcu upragniono. Domykamy pętla. Wyjeżdżamy w końcu. Czech, 500 już szczeliła, także mamy to prawie, trzeba no dojechać te 2 kilosy. Kilometr? No to kilometr. Jest i godów, mamy to, Paweł. Kończymy. A wiele nie brakowało. I by była dupa blada. No. I by było no 320. Równo se wiadymy. Ja. Lekula do Janika, żeby tym co czasą klepnął. Ja. Ciekawe, które miejsce w końcu my tam zajęli, no, nie? Zapytam. Bo wiesz, ja pierwszy wyraz egzekwa, to ja na tym nie stracę ani nie zysku. I o to samo. No. A gdzie możemy mieć tak obaj to same, nie? No. Dzwonią nam nawet za mną. No właśnie, dzwonią nam. Kręcemy, Paweł. A.
O mały włos by my nie dojechali, Paweł. Gleba. Hello. Wracać się, kurde. Ejo. Mi GPS pokazywał, że dopiero 20 minut. A Marcie to już w ogóle, żeście sobie tam. Idziemy, Paweł, pójdź. Idziemy oddawać, bo nam czas leci. Ja, idź się oddać. Wy te koło. Na pewno. Tam. W ogóle zajechaliście na tych kołach, to kurde, ja? Obejdź to tu, jakie poharatane. Krzymiesz? Wolę się markerem zrobić. Ja wjechał w niego, Piotr wjechał w imię. I o glebną, nie? I tarcza. Nie, nie, tarczą tak pokrzywioną. O kurde. I już... Ja mu wózek pokrzywiony, a to chyba idzie. I ledwo co nam się to udało ten, nie? Wyprościć. To było za Laskowicami. A, za Laskowicami, no ja. Kurde, to jest trochę ściemnie jechanie. No 300 to prawie 30 my mieli, nie? On się fajnie przygodę, gratulacje. Dzięki, dzięki Paweł. O, teraz no jeszcze została szczepionce dupa. Dokładnie. No hej, i już po maratonie. Można powiedzieć już wypoczęty. Na razie jeszcze bez koła. Jest dalej w serwisie. No, klamka manetka niestety została uszkodzona i ta tarcza do wymiany. No ale wszystko się da zrobić. No i co do maratonu. Trasa, szczególnie ta pierwsza połowa, mega ciężko, można powiedzieć. Dużo, dużo podjazdów, w tym te dwa giganty. Łysa, Chora i Pradziad. Na Łysej nawet dość mi się fajnie wjeżdżało. Nie było tam jakichś kryzysów czy coś takiego. Chociaż te nachylenia tam były dość, wiecie sami jakie, nie? Kto jechał, to wie. No i jakoś się tam wkulało. No i potem już za Łysą pozostały, następny punkt był gdzieś pod Opawą. Już dokładnie nie pamiętam, jak się nazywała ta miejscowość. Ale dojeżdżając tam, teren był taki, można powiedzieć, leciutko pofalowany, że to się tam można było spokojnie lecieć, nie? No i co najbardziej mnie wkurzało, to to, że kurde, jakiś ten kurs, co żech wgrał. No, pierwszy raz mi się zdarzyło, że pokazywał mi licznik proste linie. Że nie drogami, no jakaś ta nawigacja po prostu tak uciekała i później nieraz zastanawiałem się, czy dobrze jada. Dlatego cieszę się fest, że jechał ze mną właśnie Paweł, bo jemu to tam dobrze działało. No i od właśnie Opawy tam zaczęło się już tak bardziej górzyście. Zaraz tam były i podjazdy. Temperatura też już tak niszczyła, że masakra. W pewnym momencie musieliśmy w Bruntalu zatrzymać się w Kauflandzie z Pawłem, bo po prostu już wiedzieliśmy, że nam braknie po prostu do tego pradziada picia, nie? No i tam praktycznie na eks wypili kofola plus zerówka do tego. No i zaczęliśmy później walczyć z pradziadem. Tam mnie właśnie dopadł taki fest mocny, kryzys z tą nogą. Pojawiły się tak potworne bóle, że myślałem, że po prostu będę musiał stanąć i
albo poszukać jakiś, jakiegoś potoku, albo czegoś, żeby ta noga schłonić, nie? Bo, no, bo no nie dało się ten, na szczęście właśnie tam było takie siodełko i udało mi się wypiąć ta noga, co mi właśnie pomogło to, że ten ból zelżał i dało się wjechać na sam szczyt, nie? Bez stawania. Oczywiście odezwał się zaś mój upór, nie? Bo mogłem spokojnie se stanąć albo ją jakaś w potoku schłodzić, albo tym zamrażaczem. No ale nie, muszę jechać. Czas. A jak dobrze wiecie, góral ze mnie żaden, także podjazdy tam robiłem w swoim tempie. Paweł Borok, kurde, musiał na mnie czekać. No, ale to była też jego decyzja. Jakby nie było, za co mu dziękuję, bo wiem, że Paweł ma potencjał i jakby chciał, to by to zrobił ze 3 godziny krócej. No, ale zdecydował się zostać ze mną. No to to mnie też ucieszyło, bo miałem cały czas kompana na trasie. No i po tym pradziadzie, po ogarnięciu punktu, wiedzieliśmy, że zostały nam 2 podjazdy, Biskupio Kopa i jeszcze tam jeden podjazd. Po zjechaniu właśnie była już wiadomo radość, bo wróciliśmy do Polski i wiedzieliśmy teraz, że będzie płasko, czyli zaś żywioł do mnie. No ale po ogarnięciu właśnie punktów w tych Laskowicach ruszyliśmy właśnie w 4. No i pech chciał, że tam kolegowi nowo poznanemu wyskoczył zając i on właśnie przyhamował bez ostrzeżenia i my się właśnie szczasnęli, nie? I zaliczył przy temu właśnie Gleba. Paweł się jakoś właśnie wybronił, no ale nasze koła właśnie były poszkodowane. No i po tym była walka o reanimowanie w ogóle rowerów, żeby szło jechać, bo już było tak gorąco, że myślałem, że po prostu będę musiał zadzwonić i ukończyć tam właśnie to, nie? Ale na szczęście pojawił się gość tam jakiś lokalny z całym warsztatem w aucie i udało nam się poprościć ta tarcza, którą ich tam pokrzywiono, bo to właśnie był największy tam problem, żeby ją doprowadzić do stanu jazdy, nie? No i tak później my się dokulali do tego ostatniego punktu. Tam zajeżdżając do tego ostatniego punktu, mieliśmy też już jeden kryzys taki spaniowy, ale na szczęście 2 kawy, które my se tam wypili, postawiły na nas na nogi i po tym punkcie można było już kręcić bezproblemowo do samej mety. No i tak udało się właśnie ukończyć ta 500-ka, ten Tour de Silesia. I co mnie cieszy, że chociaż mimo tych właśnie kłopotów, to udało się złamać bariera 24 godzin. Wyszło nam tam 23 z groszami. 23 chyba, albo 46, albo 56, teraz nie pamiętam. No ale jakby właśnie nie ta, to ta kraksa, to czas by był o dużo jeszcze lepszy. No ale i tak cieszy mnie to, że my dojechali. No i co mogę powiedzieć dalej? Wiedziałem po prostu, na co się pisze i z mojej strony nie było nawet narzekania na trasę, bo o to mi chodziło, żeby jednego dnia też zaliczyć te 2 giganty. I to się właśnie udało.
co mnie też cieszy. Także właśnie synki z TDS-a zaś postawili poprzeczkę wysoko co do trasy i bardzo mi się to podoba. No ale na przyszły rok to chyba zaś se pojada na czysta, bo ten dystans jednak lubię. Ale to się jeszcze wszystko okaże. Także co, to chyba będzie tyle. Pamiętajcie, głową przejedziecie każdy ultramaraton, bo głowa będzie wam zawsze płatać figle, ale jak dobrze ją nastawicie, to bez problemu jest wszystko w waszym zasięgu. No to kończę. To trzymajcie się, do następnego. Na razie.